Nawet 250 milionów złotych. Tyle miał stracić Poznań na skutek licznych zmian ustawowych, które z jednej strony nakładały na samorządy nowe zadania, pozbawiając ich jednocześnie części wpływów. W skali całego kraju ta kwota sięga 8 miliardów złotych. Stąd też nazwa kampanii. Stawka większa niż 8 miliardów. Kampania ta ma na celu zmianę niekorzystnych zapisów ustawowych. Chodzi o wprowadzenie kilku współczynników, które skierują te środki z powrotem do samorządów, tak jak kiedyś to miało miejsce. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ samorządy mają coraz więcej obowiązków, a de facto nie było to rekompensowane środkami z budżetu. Gdyby udało się zmienić prawo, Poznań mógłby odzyskać nawet 190 milionów złotych. Pieniądze te z pewnością załatałyby mocno dziurawy budżet stolicy Wielkopolski, ale też trafiłyby do najbardziej potrzebujących. Na opiekę nad najmniejszymi dziećmi, na więcej żłobków czy więcej przedszkoli. Można byłoby poprawić ofertę w szkołach. Można by, co myślę, że jest bardzo ważnym zadaniem i będziemy co roku na nie potrzebować więcej pieniędzy. To może się udać. Jednak droga jest bardzo długa. Pierwszy krok to zbiórka podpisów pod projektem zmian. Tych potrzeba 100 tysięcy. Podpisy w Poznaniu zbierać będą rady osiedla, organizacje pozarządowe, a także Studencka Rada Miasta. Będziemy zbierali podpisy na Starym Mieście, będziemy zbierali podpisy wśród znajomych. Tożsamość i świadomość obywatelska jest dosyć wysoka w Poznaniu, więc ten proces będzie łatwiejszy. Podpisy będą zbierane do końca września. Później zostaną przekazane marszałek Sejmu Ewie Kopacz. Kampania ma także zwrócić uwagę obywateli na to, jak dużo zależy od nich samych. Zobaczcie, jak się decyduje o waszych pieniądzach, tak? Jeżeli zmienicie tą ustawę, to zobaczcie, ile waszych pieniędzy będzie do waszej dyspozycji więcej. To jest coś, co również jest elementem edukacji obywatelskiej. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie internetowej www.pro.poznań.pl.